Jest rok 1979. Zbigniew Boniek, wówczas zawodnik Widzewa, odbiera telefon. Cześć Zbyszku, mamy dla Ciebie powołanie do reprezentacji reszty świata na mecz z Argentyną. Tylko wiesz, my jako związek nie bardzo możemy Ci pomóc. To nie jest mecz oficjalny, więc jeśli chcesz się tam wybrać, musisz sam wszystko załatwić. Wyobrażacie sobie takie coś w dzisiejszych czasach? Piłkarz jadący reprezentować Polskę w meczu, który przykuwa uwagę całego świata, musi sam sobie organizować wizę, bilety na samolot oraz paszport. W tym celu ówczesny zawodnik Widzewa musiał udać się do Warszawy, do hotelu Victoria, jednego z najbardziej ekskluzywnych warszawskich hoteli. W nim znajdował się tak zwany Zielony Barek, miejsce spotkań stołecznej elity. Z kolei w knajpie przy jednym ze stolików zasiadał pan Gucio, czyli Gustaw Górecki, tajemniczy urzędnik lotu, który w związku z wyjazdami potrafił załatwić wszystko. I tak też było w tym przypadku. Po kilku dniach dostarczył Bońkowi wizę, paszport i bilet lotniczy. Najpierw Boniek udał się do Madrytu. Tam odbyło się zgrupowanie reprezentacji reszty świata. Stamtąd polska gwiazda wraz z całym zespołem udała się do Buenos Aires. Wraz z drużyną na lotnisku znajdował się także Gigi Peronacze. To właśnie tam poznał się z nim obecny prezes PZPN-u. Gigi Peronacze nazywany jest pierwszym piłkarskim agentem w Anglii i we Włoszech. Bardzo ciekawa postać. Zaczynał jako tłumacz angielskich drużyn przybywających do Włoch na zgrupowania. Następnie został agentem, a w konsekwencji jedną z najbardziej wpływowych osób w świecie piłki. Między innymi to on stał za sensacyjnym, jak na lata 50., transferem Johna Charlesa do Juventusu opiewającym na 65 tysięcy funtów. Bonik twierdzi, że to właśnie Gigi miał najwięcej do powiedzenia przy organizacji tego starcia Argentyny z resztą świata. Logistyka, finanse, organizacja. Wszystko było na jego głowie. Nigdy się też nie zastanawiałem, skąd wziął pieniądze, by zorganizować tak prestiżowy mecz. Widział w Bońku ogromny potencjał, bardzo go lubił i Zibi twierdzi, że to on polecił trenerowi drużyny reszty świata, Enzo Bercotowi, powołanie 23-letniego Polaka na ten mecz. Bercot bardzo liczył się ze zdaniem Peronacze, bowiem jak głoszą plotki, włoski agent wykorzystał swoje znajomości i pomógł trenerowi w objęciu stanowiska selekcjonera Włoch w roku 1975. Wracając jednak do głównego tematu odcinka, co niezwykłe, Bońka w hotelu przydzielono do pokoju z wówczas wschodzącą gwiazdą francuskiej piłki, Michelem Platinim. Na powitanie poczęstował mnie fajką, gitanesem, mocnym francuskim papierosem. Tak mocnym, że po kilku dniach z ulgą przeszliśmy na królujące w świecie palaczy Marlboro. Tak poznałem kumpla na długie, długie, długie lata. Później połączyła nas wspólna gra w Juventusie, choć już wówczas w ekipie reszty świata fajnie się z nim mieszkało, trenowało i grało. Boniek wiedział, że ten mecz jest dla niego wielką szansą. Jak twierdzi, wydawało mu się, że na treningu byli gracze wykazujący się większymi umiejętnościami od niego, jednak chciał zrobić wszystko, żeby załapać się do wyjściowego składu. Zauważył, że trener Bercot na treningu stawia na ustawienie 4-3-3 i poszukuje lewego skrzydłowego. Zdecydowanie nie była to nominalna pozycja Zibiego. Nie był przyzwyczajony do gry na niej, jednak za wszelką cenę chciał się załapać do składu, więc na treningach raz po raz pokazywał się na lewej stronie jak rasowy skrzydłowy. Podczas lotu samolotem Boniek dosiadł się do trenera. Jako że polski system oświaty stawiał na język rosyjski, którym rzecz jasna Bercot się nie posługiwał, Boniek spróbował przekazać komunikat jakąś mieszanką włoskiego, angielskiego, francuskiego. Mister, lo posso giocare, on left, sometimes I play in Polonia. Przed wielkim meczem reszta świata mierzyła się jeszcze w krótkim sparingu z jakąś drużyną niższej klasy. Boniek spojrzał na tablicę, a tam trener wystawił go do pierwszego składu na to testowe spotkanie, właśnie na lewym skrzydle. Reszta świata ograła drużynę z niższej ligi 17-0, a Zibi zdobył 7 bramek. Polak spisał się w tej gierce na tyle dobrze, że trener w taki sposób skwitował jego występ. Szukałem 11 piłkarza do mojej drużyny, a znalazłem pierwszego. Zibi był już niemal pewny, że Bercot wystawi go w podstawowym składzie w wielkim starciu z Argentyńczykami. Teoretycznie był to mecz towarzyski. Jednak atmosfera całkowicie tego nie ukazywała. Spotkanie rozgrywano na stadionie ekipy River Plate. Zapewne wiecie, jaki doping są w stanie wygenerować fani tej ekipy. Rok wcześniej rozgrywano tam finał mundialu.
Bilety wyprzedane do ostatniego miejsca. Po przeciwnej stronie murawy m.in. Diego Maradona, a w pierwszym składzie ekipy reszty świata na lewym skrzydle oczywiście Zbigniew Boniek. Nikt nie traktował tego meczu jak zwykłego starcia sparingowego. Gra była brutalna. Tardelli został ukarany czerwoną kartką. Boniek zaprezentował się fenomenalnie. Był wyróżniającą się postacią na boisku. Rzecz jasna nie trzymał się wyłącznie lewej strony. Gdy już wywalczył miejsce w składzie, mógł grać tak jak potrafił najlepiej. Schodził do środka, czasem nawet na prawą stronę. Michel Platini otrzymał po tym spotkaniu notę 4. Diego Maradona już lepiej, 6. Jednak najwyższe noty w tym spotkaniu, 8, dostało tylko dwóch graczy. Zico oraz Boniek. Polakiem zachwycały się media z całego świata. Jego drużyna wygrała 2-1. Przypomnę, że Argentyńczycy wówczas byli triumfatorami mundialu. Podczas pomeczowej kolacji, na której nie brakowało wina oraz toastów wznoszonych również na cześć jednego z bohaterów tego spotkania, Zbigniewa Bońka, do piłkarza Widzewa podszedł Gigi Peronacze i powiedział po cichu, żeby ten odwiedził pewnego pana w jego hotelowym pokoju. Tak też zrobił. Od wspomnianego pana, który siedział za wielkim biurkiem, otrzymał kopertę. Do tego podpisał się na liście. Poszedł do pokoju, zasłonił okna, zamknął drzwi i wyjął zawartość koperty. A tam 5 000 dolarów. Ciarki przeszły mnie po plecach, łzy napłynęły do oczu. Trzymałem w rękach małą fortunę, a właściwie wielką fortunę, biorąc pod uwagę ówczesne polskie realia. Średnia pensja w naszym kraju pod koniec lat 70. wynosiła bowiem jakieś 25-30 dolarów po kursie czarnorynkowym. Zarobiłem na kilka samochodów lub na 2 domki jednorodzinne w rodzaju szeregowców. Przeciętny Polak musiałby pracować na takie wynagrodzenie jakieś 12 lat. Pojawił się jednak problem z przewiezieniem tej sporej kwoty. Według wówczas panującego prawa Boniek musiał wymienić te pieniądze w państwowym banku po oficjalnym kursie, co skutkowałoby tym, że miałby co najmniej 5 razy mniej pieniędzy w stosunku do kursu czarnorynkowego. Boniek zauważył, że polscy celnicy nigdy nie proponowali kontroli osobistej piłkarzom, więc koperta z dolarami powędrowała w bardzo dyskretne miejsce. Pieniądze udało się przewieźć bez najmniejszych problemów. Ponadto Zibi wrócił do Polski bogatszy o jeszcze większą rozpoznawalność, pewność siebie oraz znajomości z czołowymi postaciami światowego futbolu. Film powstał w oparciu o książkę Zbigniew Boniek – Mecze mojego życia, w którym to legenda polskiej piłki opisuje 10 najważniejszych meczów w swojej karierze. Tak więc jeśli historia, którą dziś przytoczyłem, wydała Wam się ciekawa, to na pewno opis pozostałych 9 spotkań również bardzo Was zainteresuje. Tak więc polecam Wam tę książkę, możecie ją kupić za pomocą linku, który znajdziecie w opisie. A ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.